Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy ostatniego w tym tygodniu jest Leszek Miller, eurodeputowany w Parlamencie Europejskim. No, jak eurodeputowany, to wiadomo, że w Parlamencie Europejskim. W sumie były premier. Oczywiście. Dzień dobry, panie premierze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, teraz nowemu rządowi pan by raczej doradzał koncyliacyjny kierunek, może rozmowy o konstytucyjnym resecie, który wymyślił Krzysztof Bosak, ale wiele osób taki kierunek popiera. Czy jednak bardziej ani kroku w tył, na twardo powinien nowy rząd rozwiązywać kolejne problemy i przejmować kolejne instytucje, bo to jest jedno z zadań, jakie sobie wyznaczył? Proszę pana, jeżeli nowy rząd zamierza wprowadzić praworządność tak, jak ona jest rozumiana w Unii Europejskiej, a nie tak, jak rozumie to PiS, to nowa władza musi iść bardzo szybko, bardzo energicznie, niekoniecznie drogą ustawodawczą, bo ta droga z uwagi na zapowiadane weta prezydenta może nie prowadzić do niczego. No tylko, panie premierze, to konstytucja, której pan jest współautorem, tak chyba nasz system polityczny skonstruowała, że bez prezydenta rządzić się w zasadzie nie da. To wy mu daliście takie potężne uprawnienia. To nowa władza, dlaczego miałaby omijać prezydenta z tak potężnym przecież mandatem społecznym? Czy można zmieniać rzeczywistość tak dalece bez ustaw? Bo pan premier mówił o tym, żeby drogę ustawową omijać. To jaką inną nasz system polityczny przewiduje? Po pierwsze, prezydent wcale nie dysponuje, jeśli czytamy literalnie konstytucję, wcale nie dysponuje wielkimi uprawnieniami, a obecne zachowania pana prezydenta Dudy biorą się z faktu, że on bardzo rozepchnął się przy aprobacie swoich kolegów z rządu pisowskiego. I to, co nowy rząd powinien robić, to jakby umiejscawiać pana prezydenta w ramach konstytucji i ani milimetra więcej. Jeżeli na przykład konstytucja stanowi, że politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów, to ma tak być. Ma prowadzić Rada Ministrów, a nie pan prezydent. I w wielu innych kwestiach. Poza tym można rządzić niekoniecznie za pomocą ustaw. Można rządzić za pomocą innych innych instrumentów prawnych, które są wymienione także w naszym ustawodawstwie, na przykład rozporządzenia Rady Ministrów i tak dalej. No po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że prezydent będzie wszystko robił, żeby zająć jak najwięcej czasu rządowi, ponieważ nie może wyrwać czy wyszarpać władzy. To wyszarpie czas i to, że będzie ten czas leciał, biegł na jałowym biegu, to jest bardzo na rękę oczywiście PiS-owi, bo będzie PiS mógł cały czas twierdzić, że nic się w Polsce dobrego nie dzieje, że przecież ta władza miała tyle zrobić pożytecznych rzeczy, a nie robi i tak dalej. No, jeżeli Kaczyński stara się spowalniać i taki ma zresztą plan, to Tusk musi absolutnie przyspieszać. Panie premierze, to zapytam też o to, co robi Donald Tusk, co robi Koalicja Obywatelska i szerzej nowa koalicja rządząca, jeżeli chodzi o rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj działań jest bardzo dużo i komisje śledcze i specjalny zespół Romana Giertycha. No można odnieść takie, panie premierze, wrażenie, że te rozliczenia są dalej idące niż rozliczenia po rządach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czy pana premiera to wręcz, no nie wiem, nie śmieszy, że po rządach PZPR, po Polsce Ludowej rozliczeń nie było tyle, co teraz po rządach Prawa i Sprawiedliwości? Były rozliczenia i nawet były próby dekomunizacji, przejmowania majątku PZPR i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warto pamiętać, że zasadnicza różnica między przejmowaniem władzy od PZPR
polegała na tym, że tam była kooperacja w przekazaniu władzy, a tutaj mamy konfrontację. No ale tu mamy demokrację, a tam była quasi-demokracja, jeżeli chodzi o 89 rok. Była półdemokracja, a teraz mamy demokrację, panie premierze. To jest też ta różnica, że no, Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę w demokratyczny sposób, a PZPR tak prawie w demokratyczny, częściowo w demokratyczny, tak możemy powiedzieć. Proszę pana, zawsze jest tak, że albo ustępująca władza oddaje tą władzę w sposób kooperacyjny, albo konfrontacyjny. Ja pamiętam czas, kiedy przejmowałem władzę od pana premiera Buzka. Mhm. I to było modelowe przejmowanie władzy właśnie w sposób kooperacyjny. No i teraz widzę przejmowanie władzy od pana Morawieckiego, żeby już trzymać się premierów, i widzę w sposób konfrontacyjny. No to jeżeli w sposób konfrontacyjny, to zawsze to będzie wzbudzać potrzebę szybkiego rewanżu. Ale to, panie premierze, trzeba było jakoś od stołków odrywać ludzi Morawieckiego, bo ja tego nie zauważyłem. Chyba przekazywanie władzy się odbyło w absolutnie normalny i cywilizowany sposób. Były takie przypuszczenia, niektórzy mówili, że nie wiem, łącznie z wojskiem na ulicach, tak prognozowane też były takie warianty, ale przecież nic takiego nie miało miejsca. Panie redaktorze, jeżeli pan na przykład ostatnie obrazki pod Sejmem, próby wprowadzenia dwóch kryminalistów na posiedzenie Sejmu, awantury pod więzieniami i tak dalej. Jeżeli pan to traktuje za rzecz normalną, to tu się rzeczywiście różnimy. No jeżeli chodzi o to, że pod więzienie ktoś przychodzi i nie wiem, pikieta jakaś ma miejsce, no to chyba w demokracji rzecz normalna, że ktoś się zgadza albo nie, pikietuje, demonstruje swoje poglądy, to tu chyba, panie premierze, nic nienormalnego w demokracji chyba, nie wiem, niczym nienormalnym to nie jest, że jakaś niezgoda z decyzją władzy i protest pokojowy w jakiejś sprawie. Wie pan, dla mnie jest, bo ja rzadko widuję sytuacje, w których zbierają się ludzie, żeby manifestować na rzecz kryminalistów prawomocnie skazanych wyrokiem sądu. No ale uniewinnienie też po drodze, panie premierze, było. Panie premierze, to pytanie teraz już na inny temat. Pan, jak każdy eurodeputowany, sporo czasu spędza w samolocie. Polska potrzebuje Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy nie? Zdaje się, że to pytanie już traci znaczenie, dlatego że wczoraj czy przedwczoraj pełnomocnik do tych spraw, pan Lasek, powiedział, że nie chodzi o to, czy ten port powstanie, tylko kiedy i w jakiej konfiguracji. Więc z tego wynika, że rząd podjął już decyzję. No nie wiem, czy tak między słowami można te ruchy czytać. No parę tygodni temu jeszcze pełnomocnik rządu mówił, że Polska nie potrzebuje CPK, więc nie wiem, czy mamy w tak ważnej sprawie, panie premierze, jakieś komunikaty, domyślać się, co miał do powiedzenia pan minister Maciej Lasek. No chyba to nie jest jeszcze takie jasne i oczywiste. Czy zdaniem pana premiera już klamka zapadła w tej sprawie? Według mnie klamka zapadła i nie wiem, czy to tylko było wczoraj, czy przedwczoraj, ale Lasek powiedział, że nie ma dyskusji, czy centralny port komunikacyjny powstanie. Jest dyskusja o tym, kiedy i w jakiej konfiguracji powstanie. No to chyba to zamyka sprawę, tak mi się wydaje. No taki tweet się faktycznie pojawił, no ale z drugiej strony audyt tam cały czas, panie premierze, ma mieć miejsce. To jeszcze chciałem zapytać, panie premierze, o jedną rzecz. Dzisiaj w całej Polsce protesty rolników. W 250 miejscach nawet mają rolnicy protestować. Sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu, napływowi towarów z Ukrainy. Mówią o spadku opłacalności produkcji. Słuszny gniew rolników, panie premierze? W dużej części słuszny. Ja uważam, że zarówno jeśli chodzi o transport towarów rolnych z Ukrainy do Polski, dalej na zachód, tutaj popełniono istotne błędy, jak i przy planowaniu i próbie wdrażania Zielonego Ładu prawdopodobnie Unia Europejska będzie musiała skorygować swój plan w tym względzie. Czyli Unia Europejska, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, o Zielony Ład właśnie, zdaniem pana premiera, idzie za daleko trochę. Zbyt duże są te ograniczenia, które na siebie nakładamy w porównaniu z całym światem, który szczególnie się tym nie przejmuje?
Szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, już zapowiedziała, że jeżeli chodzi o takie ustalenia czy rozporządzenia w odniesieniu do rolnictwa, to one będą korygowane, więc należy się spodziewać już dalszych takich precyzyjnych działań. No a to, że przewoźnicy ukraińscy korzystają z przywilejów, których nie mają chociażby Polacy czy inni przewoźnicy na zachodzie Europy, no to wie pan, to jest też nie w porządku, tym bardziej, że rolnictwo ukraińskie to nie jest rolnictwo podobne do polskiego, bo o ile w Polsce średnie gospodarstwo to jest tam 11-12 hektarów, to na Ukrainie spotyka się gospodarstwa, które mają 500, 600, 800 tysięcy hektarów. I w dodatku znajdują się one w rękach zachodniego kapitału, więc nie bardzo można zgadzać się na to, że za pomocą rozmaitych ulg my pomagamy nie tyle ukraińskim rolnikom, tylko zachodniemu kapitałowi. Panie premierze, dokończymy radiową część Sedna Sprawy, a w internetowej dogrywce między innymi jeszcze o Ukrainie i o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. W kontekście polskiego rolnictwa chwilę porozmawiamy, czy to jest dla polskich rolników zagrożenie, czy niekoniecznie kwestia warunków, na jakich Ukraina wejdzie. Były premier Leszek Miller, eurodeputowany, dzisiaj jest gościem Sedna Sprawy. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy. Premier Leszek Miller jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Panie premierze, Donald Tusk, obecny premier w Kijowie, niedawno deklarował, że Polska będzie rzecznikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, że będziemy pomagali, wszystko robili, żeby ta droga była możliwie krótka i niewyboista Ukrainy do wspólnoty właśnie. To jest w interesie Polski członkostwo w Unii Europejskiej, szczególnie jak pomyślimy o polskich rolnikach. Tu nie ma zbyt wielu ryzyk. Jak pan na to patrzy? Jest szansą pod warunkiem, że polskie rolnictwo zostanie odpowiednio do tego wszystkiego przygotowane. Bo gdyby dzisiaj Ukraina miała wstępować do Unii Europejskiej, to z punktu widzenia polskiego rolnictwa to nie byłoby dobre rozwiązanie, dlatego że nasze rolnictwo nie jest w stanie spełnić warunków konkurencji. Natomiast jeżeli na przykład w ciągu najbliższych lat nasze rolnictwo będzie bardziej modernizowane w kierunku takiego dużego przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego, nastawionego na to, żeby towary surowcowe z Ukrainy były tam przerabiane, no to jest to wtedy jest szansa oczywiście, więc wszystko zależy od tego, co się w ciągu najbliższych kilku czy kilkudziesięciu lat stanie. No ale przemysł rolno-spożywczy to już niekoniecznie jest samo rolnictwo. Jeżeli nastawimy się na obrabianie towarów z Ukrainy, to jednak, panie premierze, myślę, że to nie jest koniecznie argument dla setek tysięcy czy milionów rolników. No tak, ale to gdybyśmy uznali, że nic się nie da zrobić, to Ukraina nie powinna być przyjęta do Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chcemy, żeby nasi wschodni sąsiedzi zostali przyjęci, to trzeba ten czas wykorzystać na stosowne przystosowanie polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa. W takim kierunku, jak chociażby tu przed chwilą mówiłem. Ja zresztą zakładam, że taka perspektywa przyjęcia Ukrainy w przeciągu, nie wiem, 2, 3, 4 lat jest nierealna. To będzie proces o wiele dłuższy. Pewnie tak, panie premierze, to raczej nie wiem, dekada niż 2, 3 czy 4 lata. O słowa premiera Donalda Tuska chciałem zapytać w kontekście tego, jaką decyzję podjął amerykański Senat, odrzucając pomoc dla Ukrainy. Premier Donald Tusk napisał, wstydźcie się, wywołało to sporo negatywnych reakcji za oceanem, szczególnie wśród oczywiście republikańskich kongresmenów. Czy nie ryzykuje premier Donald Tusk w kontekście szczególnie czekających stany wyborów i prawdopodobnego zwycięstwa Donalda Trumpa, tak pozycjonując się mocno, krytykując republikanów? Czy nie uważa pan premier, że to dość ryzykowna szarża? Oczywiście, że znaczy nie wiadomo, kto wygra. Może Trump, ale może i Biden. Zobaczymy. Natomiast
To zabrzmiało dość niezręcznie i ta odpowiedź jednego z senatorów była natychmiastowa. Ona się, jak pamiętam, sprowadza do tego, że w sytuacji, kiedy zwłaszcza jest kampania wyborcza, no to trzeba myśleć o interesach własnego kraju, a nie o interesach innych krajów. No, można się było spodziewać, że taka będzie odpowiedź. No to w takim razie, czy to, jak pan premier jeszcze raz zapytam, ocenia wypowiedź premiera Donalda Tuska? Stany Zjednoczone jednak, jakby nie patrzeć, potężny ciężar na siebie wzięły, pomagając w tych ostatnich 2 latach Ukrainie. Czy na pewno im powinien premier wytykać zbyt daleko idącą chęć pomocy? No to jest pytanie, czy ta wypowiedź Tuska zmobilizuje senatorów ukraińskich, senatorów amerykańskich, czy członków Izby Reprezentantów do przyjęcia jakichś rozwiązań proukraińskich, czy nie? No, ja, panie premierze, zna pan odpowiedź na to pytanie. Panie premierze, zna pan odpowiedź na to pytanie. Ja nie wiem, czy zmobilizuje, czy nie, ale być może nie zmobilizuje. No raczej zirytuje niż zmobilizuje chyba i to widzimy przecież. Może tak być. Czyli potrzebne były to słowa? Nie ma już, co wie pan, rozkładać tego na kawałki. Tusk tak powiedział, okay. Jest pytanie, jaki to będzie miało wpływ na postawę parlamentarzystów amerykańskich. Można z góry założyć, że niekoniecznie pozytywne. Panie premierze, była taka deklaracja, nic co dane nie będzie zabrane. Deklaracja polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy przed wyborami jeszcze. No, teraz doszły kolejne obietnice, czy te składane oczywiście jeszcze przed wyborami. To wszystko da się poskładać? Czy to było racjonalne, panie premierze? Czy nowa koalicja powinna właśnie realizować wszystko to, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, plus jeszcze dokładać swoje podwyżki, kwotę wolną od podatku, nie wiem, kredyt 0% i sporo innych programów, które były zapowiedziane. Czy to da się spiąć, czy zdaniem pana premiera możemy już pójść za daleko, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, szczególnie w kontekście ostatnich niższych wpływów z VAT-u na przykład? Wszystko zależy od tego, jaki jest stan kasy państwowej. Wtedy, kiedy te propozycje były zgłaszane, obóz Tuska nie wiedział przecież, jaki jest prawdziwy stan kasy państwowej. Teraz się pomału wszyscy dowiadujemy, jak to wszystko wygląda. No i trzeba te zapowiedzi przykrawać do aktualnych możliwości. Poza tym trzeba wyraźnie powiedzieć, ja w każdym razie to mówię, że są dwa programy. Jest jeden program na wybory, a drugi program po wyborach. Ten program po wyborach musi być modyfikowany, dlatego że rząd koalicyjny i wszystkie partie koalicyjne mają jakieś oczekiwania, mają jakieś żądania. Więc zawsze program po wyborach różni się od tego, który się ogłasza przed wyborami. No ale jest 100 konkretów i premier już po wyborach mówił, że z tych 100 konkretów jak najbardziej można go rozliczać, że one będą realizowane. Panie premierze, to jeszcze o sprawy światopoglądowe zapytam, bo pan stojąc na czele lewicowego absolutnie rządu po 2001 roku, był pan dość zachowawczy. Czy koalicja wtedy SLD, PSL, Unia Pracy była dość zachowawcza, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe? Czy teraz nowa władza powinna iść zdecydowanie dalej, jeżeli chodzi właśnie o zmiany światopoglądowe, obyczajowe, no mówię o zmianach ustawodawczych na przykład. Czy to jest moment na dobry czas, na rewolucja to może za duże słowo, ale na duże zmiany w tym zakresie, na przestawienie Polski na inne, bardziej liberalne tory? Nie będzie dużych zmian, bo nie ma takiej większości, która by te zmiany uchwaliła. Lewica przed wyborami prężyła muskuły, opowiadała, czego nie dokona, ale potem następuje przykry moment, w którym trzeba głosować i okazuje się, że brakuje głosów. Więc według mnie, ponieważ nie ma takiej większości, no to się skończy na zapowiedziach. Lewica przeżyje jeszcze jedno wielkie rozczarowanie.
Czyli lewicowe postulaty te światopoglądowe realizowane nie będą w tej koalicji? Nie ma na to szans, panie premierze? Nie, no wie pan, to zależy jakie, bo to, co można zrobić za pomocą rozporządzenia czy aktu prawnego niższego rzędu, to na pewno zostanie zrobione, ale to, co można, to, co trzeba zrobić, czy można zrobić jedynie w formie ustawy, no to wiemy, jaki jest stosunek prezydenta i wiemy, jaki jest stosunek Trzeciej Drogi czy PSL-u. No po prostu tej większości brakuje. Leszek Miller, eurodeputowany, były premier, był gościem dzisiaj Sedna Sprawy. Dobrego dnia, dobrego weekendu panu premierowi życzę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję panie redaktorze, do widzenia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.